Hej, z tej strony Bachus, witam was bardzo serdecznie w odcinku, który jest uzupełnieniem do wczorajszego odcinka z serii Co Nowego. I przy okazji jest on pewnym eksperymentem. Na czym ten eksperyment polega? Na tym, że dodajemy kilka segmentów do tego naszego pięknego materiału. I te rzeczy, o których będę mówił, nie są powiązane z GTA, ale raczej chciałbyś o nich wiedzieć. Bo są powiązane z grami, po prostu. O co dokładnie chodzi, to na końcu materiału właśnie ten segment dodatkowy sobie zrobimy, więc jak ktoś nie chce, to może sobie to pominąć, chociaż polecam zasady do końca. Kolejna sprawa jest taka, że od poniedziałku wracamy z pytankami, więc możecie albo pisać komentarze pod tym materiałem i jest jakaś szansa, że wasz komentarz wybiorę, albo możecie wysłać mi donate i wtedy wasz komentarz, pytanie, cokolwiek pokażę na materiale i na to odpowiem. Więc są takie dwie drogi. Mam nadzieję, że teraz pytania będą, ponieważ jest aktualizacja. Pytajcie, o co chcecie. No i to tyle, jeżeli chodzi o taki wstępniak. Łapka w górę, subik, te sprawy, a my teraz sobie zaczynamy. Więc sprawa jest taka, że na początku wspomnimy sobie o rzeczach, które już są od 2 tygodni w GTA, ale może ktoś dalej tego nie ma, no to warto o tym sobie po prostu wspomnieć, wiedzieć. Więc sprawa jest taka, że samo odwiedzenie do 18 sierpnia macie cały czas czas, więc jeszcze przez 2 tygodnie około. Wracając, za samo odwiedzenie klubu samochodowego, nie musicie być nawet członkiem, dostajecie taką oto bluzę z Los Santos Customs. I dodatkowo, jeżeli zostaniecie członkiem klubu, czyli po prostu macie już tą pierwszą rangę reputacji, ale podniesiecie ją do 20, albo nawet wyższej, do 18 sierpnia, to dostajecie 250 tysięcy. I powiem wam, że ja już tę nagrodę dostałem, jakby co. Mam 250 tysięcy, a także tą bluzę w swojej garderobie. Ale jak ktoś z was dalej tych dwóch celów, powiedzmy, nie wypełnił, no to teraz ma czas do 18 sierpnia, polecam sobie to oczywiście zrobić, nie jest to takie trudne. Kolejna sprawa jest taka, że jest taka oto koszulka. I ona jest akurat za to, że wygrasz jeden wyścig dowolny, uliczny. Po prostu masz pierwsze miejsce i dostaniesz w kolejnym tygodniu taką oto koszulkę. Jest to koszulka marki Obey. I akurat w tym wypadku czas macie do końca tygodnia. I oczywiście, jeżeli jesteś osobą, która gra na PlayStation, to teraz jest nowy miesiąc. Jak jest nowy miesiąc, jest darmowy milion do odebrania na PlayStation, więc wchodzisz sobie do PlayStation Store i odbierasz pakiet miliona do GTA. I tyle, za darmo. Więc to już mamy załatwione, ale jak wam mówiłem, będzie też coś nowego. I tą nową rzeczą jest to, że będę was informował o tym, jakie są gry z Epica. Dlaczego? Dlatego, że sam kurde tego nie odbieram, a gry na Epiku czasem są spoko, więc po prostu ja będę miał motywację, żeby wam o tym powiedzieć, więc przez to będę te gry odbierał. A przy okazji pomogę wam, ponieważ umieszczę wam link w opisie, żebyście tego sobie kliknęli dwa razy i też mieli po prostu tą grę w swojej bibliotece. W tym tygodniu mamy dwie gierki, pierwsza to A Plague Tale, bardzo fajna gra, polecam, jeżeli lubicie gry fabularne, i Mini, czyli jakiś indy, którego nie kojarzę. Ale do naszej biblioteki gier raczej będzie pasował. Może ktoś nie wie, mam swój kod twórcy, prezentuje się on w ten oto sposób. Jeżeli kupujecie coś w sklepie Epica, a teraz są chyba jakieś zniżki, albo gracie w Fortnite'a, no to wpisanie tego kodu spowoduje to, że wy nic nie tracicie, a ja zarabiam pieniądze. I tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Myślałem jeszcze nad tym, żeby co miesiąc, tylko w jednym materiale, wspominać wam o darmowych grach w... znaczy darmowych. No niby nie darmowych, ale tak się mówi. Z PS Plusa i z tego, xboxowego cosia. Ale tutaj w Xboxie ktoś musiałby mi pomagać, że tak to powiem, bo ja za bardzo nie ogarniam. A gry z Epica chcę odbierać, a gry z PS Plusa zawsze odbieram. Pewnie przez to, że za to się płaci, więc wtedy wiecie, jest większa motywacja niż gierki na Epicu za darmo. I właśnie po to to robię, bo kurde zapominam, zgaduję, że wy też. I tyle, dajcie znać, co wy o tym myślicie. Moim zdaniem jest to bardzo spoko pomysł, no bo pomaga przy okazji mi, jak mówiłem. Bo ja tych gier nie odbieram. A teraz będę musiał, będę robił ten materiał. Ja się z wami, proszę państwa, żegnam. Siemanko, cześć. Elo.